32. Święto Trzech Braci rozpoczęło się tutaj, na Moście Przyjaźni. A teraz czas na koncerty i wiele wydarzeń towarzyszących. To święto, które łączy, a nie dzieli. Dokładnie tak jak nasza rzeka Olza i to przywitanie właśnie symbolicznie na rzece Olzie. Chcemy połączyć po raz kolejny i kolejnym węzłem nasze dwa Cieszyny. Bardzo się cieszę, 32. to już naprawdę długa tradycja. Wracamy z powrotem i z tego się jeszcze bardziej cieszę. Na rynek cieszyński już po remoncie i po tych wszystkich remontach, które się odbyły w naszym mieście. I mam nadzieję, że ten program, który przygotowały i jedna i druga strona, będą takie, że będziemy też, bo tak chcielibyśmy, razem z czeskim Cieszynem świętować i na jednym, i na drugim rynku, więc zapraszamy. Ja będę zapraszać na rynek w czeskim Cieszynie na te wszystkie wydarzenia. Myślę, że będzie bardzo atrakcyjnie, a nasz rynek oczywiście, żeby też Czesi odwiedzili, bo to o to chodzi, o to, o czym też dyrektor Domu Narodowego mówił, o spotkaniu, o tym, żebyśmy się spotykali w przestrzeni jednego i drugiego miasta. Święto Trzech Braci to nie tylko te koncerty, ale to przede wszystkim spotkania. O to chodzi, że to święto, które łączy Cieszyn i czeski Cieszyn. Oczywiście, że tak. Tak zostało wymyślone święto nawiązujące do tradycji, czyli do legendy o założeniu miasta, które powstało z radosnego spotkania trzech braci, książąt, którzy po długiej rozłące spotkali się przy źródle. No i z tej radości założyli miasto, które nazwali Cieszynem. I my przez te 3 dni... bawimy się, cieszymy, spotykając się w jednym mieście nad rzeką Olzą, która nie dzieli, ale łączy. Odsyłam Państwa na naszą stronę S3B City, bo tam jest kompendium wiedzy, czyli tego, gdzie, co, o której godzinie i dokładnie gdzie, bo sporo tych rzeczy jest, naprawdę trudno to spamiętać. A ja chciałem Państwa zaprosić na te dodatkowe wydarzenia, które odbywają się w namiocie na Wzgórzu Zamkowym. W sobotni wieczór wystąpi taki kolektyw The Very Polish Cutouts. To są DJ-e, producenci, którzy zajmują się odkopywaniem starych polskich przebojów i remiksowaniem ich na nowo. W klubowej, stylistycznie tanecznej wersji można będzie usłyszeć różne ciekawostki muzyczne. A oprócz tego zagrają nasi rezydenci zwani Brodatymi Braćmi, czyli DJ-e Kartal i Dave. Będzie więc tanecznie i klubowo w namiocie wieczorem. Dla portalu OX.pl Marta Szymik.